Prezydent Jaworzna wydał pozwolenie na budowę fabryki samochodów elektrycznych Izera. To ostatni formalny krok w procesie pozyskiwania niezbędnych pozwoleń otwierających drogę do rozpoczęcia prac budowlanych. Fabryka w Jaworznie miałaby być przygotowana do produkcji 150 tysięcy aut rocznie w pierwszym etapie z możliwością rozbudowy mocy produkcyjnych w przyszłości do 300 tysięcy. Magda Sincewicz. Jeszcze nie stanęła, a już budzi kontrowersje wśród mieszkańców. Czy wybudują? To proszę Panią jest wielki znak zapytania. Jak będzie inwestor? Powinny być inne zakłady pracy. Samochody elektryczne nie zdają u nas w kraju po prostu swojej roli. Z tego względu, że nie wjadą nigdzie do garaży, nie? Nie ma miejsc na to parkingowych. Wiadomo, nasze auta jak stoją teraz, nie? Tak samo jest ciężko zaparkować. A nie daj Bóg, takie auto jak się zapali obok takich aut, co będzie? Inne zakłady pracy, tak zgodziłbym się. Niepotrzebnie został ten las wycięty na razie. Nikt się na tym dobrze nie zastanowił, nie? Zastanowiły się władze miasta, bo przekonują, że tego typu inwestycja, która ma zająć część jaworznickiego obszaru gospodarczego, stanie się szansą na nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Wydaliśmy pozwolenie na budowę, a to oznacza, że spółka może nadal podejmować starania o rozpoczęcie tej budowy. Że tak się stanie, nie wiem. Mam nadzieję, że po stronie rządu będzie jakaś decyzja, czy budowa fabryki rusza, czy projekt zostanie zamknięty. Spółka Electromobility Poland jest gotowa do działania. Czeka tylko na ostateczne decyzje dotyczące finansowania. Jeśli tu uda się dojść do porozumienia, prace budowlane zakończą się po 23 miesiącach od ich rozpoczęcia. Zakład zostanie zbudowany w dwóch fazach z docelową roczną zdolnością produkcyjną do 300 tysięcy samochodów. Pozwolenie obejmuje obecnie pierwszy etap, który zajmie obszar o powierzchni 169 tysięcy metrów kwadratowych, jeżeli chodzi o obiekty kubaturowe, i ponad 265 tysięcy metrów powierzchni utwardzonych. Zgodnie z planami rządu nadzór nad Electromobility Poland ma sprawować Ministerstwo Aktywów Państwowych. Na Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbył się w zeszłym tygodniu w Katowicach, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz potwierdziła, że pieniądze na fabrykę Izery pozostały w rządowych planach Krajowego Planu Odbudowy. Minister dodała, że jeśli inwestycja w produkowany w Polsce częściowo z polskimi technologiami samochód elektryczny okaże się możliwa do realizacji i opłacalna, jego zakup będzie mógł być wspierany dopłatami z KPO.